Będziecie mieli problem, by z kimś się dogadać. Nie będziecie rozumieć innych, inni nie będą rozumieć was. Będziecie mieli problem, by zrozumieć się wzajemnie. Własne potrzeby, pragnienia, dążenia. To spowoduje, że wasze cele, wasze życiowe misje nie będą się realizować. W waszych umysłach zapanuje bałagan myśli, co spowoduje, że wasze wyższe ja będą miały ogromne problemy, by cokolwiek wam wykreować w waszych życiach. By wizualizacja mogła się udać, potrzeba długiej, jednolitej myśli o wysokich wibracjach. Jeżeli myśli są poszarpane, jest ich bardzo dużo, są niskowibracyjne, oparte na lęku, strachu, wtedy nie mają szans zamanifestować się na zewnątrz. Więc wasza księga życia będzie zamknięta. I o tym mówi kolejna karta. To jest upadek. Brak realizacji celów, marzeń, pragnień. Przeciwności losu was pokonały. A to wszystko z powodu braku komunikacji. Braku zdolności lub chęci dogadania się z innymi. Gdy rzeczywistość was pokona, w waszych życiach nastanie zima, czyli bezruch, brak chęci do robienia czegokolwiek, brak pomysłu na cokolwiek. Ale pamiętajcie o tym, że jest to pora roku, która się zmienia. Dziś jest zima, niedługo przyjdzie wiosna. Wszystko się zmieni. Kolejna karta mówi o tym ukryciu, waszej głębi. Wasze cele życia, sens życia, to wszystko będzie przed wami ukryte podczas trwania tej zimy. Jest to czas, który trzeba przeczekać. Ale wasze rodziny duchowe otulają was miłością. Wasi opiekunowie, dusze, wyższe ja, wszyscy są przy was. Robią co mogą, by podnieść wasze wibracje. Będziecie się uwalniać. Myśli, zasady, schematy postępowań, to co nie zadziałało, będzie widoczne przez was. Będziecie pracować nad sobą, by z tych mentalnych więzień wyjść. I dopiero wtedy, gdy te mentalne więzienia opuścicie, ta zima zamieni się na wiosnę. Przyjdą pomysły. Popatrzcie, mistrz artystów. To jest człowiek, który znalazł pomysł, robi to, co kocha, coś wytwarza, tworzy dla innych, ma swoją pracownię, swój biznes, swoją firmę. Ciężka praca przed nim, ale w przyszłości ta praca zapewni mu szacunek, uznanie, pieniądze. Więc jest to świetny czas, byście coś nowego rozpoczęli w swoim życiu. Sami do końca nie będziecie w stanie się uwolnić. Stąd wasze dusze, potężne pioruny puszczą w waszym kierunku, by te przeszkody w waszych umysłach, te złe myśli, zasady wypalić razem z korzeniami jak to drzewo. Może to boleć, ale to jest dla waszego dobra tylko i wyłącznie.